Witajcie przyjaciele Minecrafta. Dzisiaj opowiem wam o niezwykłej bitwie, która rozgrała się na serwerze Anarchia GG. Postanowiłem wyskrobać trochę drobniaków z mojego portfela i zakupić kilka kluczy po to, aby spróbować zdominować serwer. Podczas tej niezwykłej podróży spotkało mnie wiele przykrych i nieciekawych sytuacji, ale w ogólnym rozrachunku wszystko wyszło, no właśnie, ciekawie jak. Dlatego musicie koniecznie oglądać do końca, aby się przekonać. Dlatego zadajcie sobie teraz pytanie, co udało mi się osiągnąć po wydaniu takiej liczby pieniędzy. No i czy udało mi się zdominować przede wszystkim serwer? Więc przekonajmy się w trakcie tego odcinka. Co więcej, w dzisiejszym odcinku losuję dla was rangę Gievi, która jest warta aż 50 zł. Aby ją wygrać, musicie zostawić suba, lajka oraz dzwona. No i napisać w komentarzu swój nick. Także zapraszam na ten cudowny seans. No i tak jak wspomniałem na wstępie, otworzymy sobie tutaj kluczyki, żeby zboostować trochę swój ekwipunek. Mamy aktualnie tutaj 15 kluczy do epickiej oraz 5 do anarchicznej. No i mam nadzieję, że z anarchicznej trafimy oczywiście Elytrę, no bo to będzie wspaniały boost mojego konta. Otwórzmy po 3 epickie. No i oczywiście celowałbym rangę Gievip, ale tutaj widzę, że już Gievipa na sam początek nie będzie, ale będą to anarchiczne buty, więc bardzo fajnie i miecz anarchiczny, więc to jest naprawdę kapitalny drop. Przeszedłem do dalszej części otwierania epickich skrzynek, no i szczerze mówiąc trochę się załamałem, bo nic dobrego mi tak naprawdę z nich nie leciało i powodowało, że w mojej głowie cały czas pojawiała się myśl, iż straciłem na to pieniądze i nie będzie warto otwierać tych skrzynek, co nie było dla mnie zbyt dobrą informacją. Dobra, te zaczarowania przydałoby się oczywiście tutaj elegancko użyć, żeby tutaj wbić na mieczu 58%, no to byłby hit 21%. Dobra, nie robię tego więcej. Zostały te najważniejsze, czyli anarchiczne skrzynki. No i mam nadzieję, że tutaj trafimy naprawdę coś dobrego, no bo chciałbym niezły boost ekwipunku. No taka elytra naprawdę by mnie zadowoliła, albo rozszerzenie Ender Chest. Więc co, otwieramy magiczną skrzynkę, no i lecimy. Dobra, trafiliśmy anabanie, to jest 20 koła średnio. No, nie! Ja pierdykam, to 100k jest warte. Ja cię kręcę, no nie znowu tak blisko. Ojejku, 64 refile, ale kurwa. I z ostatniej skrzynki trafiamy. Ojejku, 32 zaczarowania. Co więcej, chciałbym was poinformować, że już najbliższy piątek o godzinie 18:00 startuje mój box PP. Połączyłem się ostatnio z serwerem Poolcraft, a dokładnie 2 miesiące temu i wspólnie zaczęliśmy tworzyć projekt trybu box PP. Jeżeli interesuje was temat, bardzo serdecznie zapraszam na Discord Poolcrafta, który znajdziecie w opisie. No i śledźcie moje informacje na streamie, bo tam pojawia się więcej leaków odnośnie serwera. Zapraszam do grania na serwer poolcraft.pl, bo startujemy już w najbliższy piątek o 18:00. Jedyną opcją na uratowanie tego openingu było wbicie jak największej ilości zaczarowań na moim mieczu, co skończyło się niestety -4. Ja pierdzielę. Postanowiłem również wystawić niektóre przedmioty, które udało mi się trafić, tak aby zrobić trochę siana. Po dłuższej nieobecności na mecz okazało się, że wszystkie wystawiane przeze mnie przedmioty się sprzedały, a więc miałem trochę pieniędzy na zakup nowych itemów. Ponadto dokupiłem rangę Gievip po to, aby mieć Reaper Ola i odebrać sobie kita. Trafienie serduszek z epickiej skrzynki sprawiło, że mogłem ulepszyć swój pasek zdrowia. O, serduszka, dobra, mogę się wyhealować. Dobra, zarąbiście. Pyk, no i mamy prawie full serduszek. Dobra, to akurat dobry. Nice. Więcej okazało się, że podczas mojej nieobecności na serwer został dodany nowy event wielkanocny, który możecie sobie odwiedzić na nowej wielkanocnej mapie. A co za tym idzie, zostały dodane nowe skrzynki na 3 różnych poziomach. No i ja postanowiłem otworzyć sobie skrzynkę 3 poziomu. No i dobra, otwieramy tą pisankę i uwaga, proszę, to by coś dobrego wypadło? I co wypadło? Aha, chyba 8 pereł wypadło. Ja pierdykam. 8 pereł z pisanki. Ja pierdziule. O kurde, felek. Ej, nie no, takiego shitowego dropu to ja się tak naprawdę nie spodziewałem. No teraz to jestem załamany. Dobra widzowie, jako że trzeba przygotować tutaj mój ekwipunek do klepy, przydałoby się tak naprawdę w tym momencie zakupić sobie jeszcze klatę diaksową oraz spodnie diaksowe. Więc co, zróbmy sobie tutaj właśnie zakup, dajmy od najwyższej, no i znajdźmy tu najbardziej komfortowe ceny. Tak naprawdę musimy zjechać na sam dół. Fajnie, bo aktualnie te ceny pospadały i tak naprawdę dużo nas to nie powinno wyjść. No i pyk, takie oto zakupy wlatują. O, jeszcze dostaliśmy challenge, pięknie. No i pyk, ubieramy się elegancko i tak naprawdę jesteśmy cali netherytowi. W tym momencie przydałoby się zakupić jeszcze tutaj podki, mam dripstony, trochę obsydianu. No i będziemy mogli podbijać serwer. No i zobaczymy, czy wydając pieniądze na serwer jesteśmy w stanie coś tak naprawdę ugrać. No, mam nadzieję, że uda mi się kogoś pokonać, bo byłoby naprawdę przyjemnie właśnie kogoś tutaj dobrego sklepać. Ale czy tak się stanie? Jeszcze się zobaczy. A, no i przypomniałem się, przydałoby jeszcze się zakupić śnieżkę, no bo ta śnieżka to jest naprawdę duży game changer i tak naprawdę ona jest niezbędna w tepaniu do graczy. Dobra,
aktualnie nasz najtańsza śnieżka na rynku jest za 6,1 tysiąca, jest od Draxenika. Więc co, kupujemy sobie tą śnieżkę, ustawiamy na pasek, no i za chwilę polecimy na klepę. No najgorsze jest to, że nie mam anarchicznego kill-offa, no ale jakoś sobie z tym poradzę. Dobra, typek nas zaakceptował, no i dobra, naprawdę mega się stresuje. No i uwaga, gdzie będziemy, co to będzie za trap? Ojejku, nie wierzę, ja pierdykam. No nie, na sam start od razu taki trap. Ja pierdyka, no to GG, nie gadajcie. Ja pierdziele. Nie, no to jest jakaś masakra. What the fuck, ej, ja nie wiem co mam zrobić, to jest tak. W tym momencie miałem moją jedyną tak naprawdę szansę na ucieczkę, bo dobrze zacząłem się bugować perłami. Natomiast chłopaki dobrze ogarniali i skopali mi kobłeba, przez co spadłem z powrotem na dół. Przygotowałem na coś takiego, czy mnie wytepa jakoś Horus? Nie, nie wytepa mnie Horus, ja pierdykam. Nie, no to jest po mnie widzowie w tym momencie. O kurczę, jeszcze ten ogień wielki, nie mam tekstur paka odpalonego. O kurczę, Felek, nie wiem co ja mam zrobić w tym momencie. Nie mam ani kill-offa, ani nie mam nic. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że na sam start tepnę do takiego trapa. No ja może, no nie dogadam się z nim, bo nie ma nawet voice chatu. Mogę jedynie zrobić coś, no nie, nie zrobię. Zobaczcie, oni tu od razu postawili wełnę, jakie to są spocuszki. No, tak naprawdę tepnę do jakichś spocuszków, mega dużych spocuszków. Zobaczcie, oni, kiedy ja próbuję wycykać perłę, rozkupują kobłeba. Nie wiem, ja nic nie mogę zrobić w tej sytuacji tak naprawdę. Oni się jeszcze siłkami dwójkami strzelają. No niestety to będą stracone itemy. Ja mam tutaj jeszcze gdzieś w śnieżkę mam. Ją spróbuję wyrzucić i na przykład tutaj coś uciec w tym stylu. Nie wiem, gdzieś tutaj rzucić perłę. No nie wiem, ja nie wiem co ja robię. Chyba ostatnia moja szansa na ucieczkę została zmarnowana. Tu jest jeszcze obsydian. O kurczę, no właśnie, tu jest obsydian. No nie, nie, dobra, to jest koniec po prostu. Ja zapisuję koordy 213 na 1000, jest to w netherze oczywiście. Na samej górze netheru to jest. Aj, no nie, no nie, nie ucieknę z tego trapu. Ja pierdykam. No pewnym momencie bezradności wpadłem na pomysł, aby napisać do jednego z nich na PW. Niestety okazało się, że anarchia podczas klepy ma zablokowany priv wiadomości, co jest po prostu jakimś kosmosem i dziwną rzeczą. Pipi? Co to jest za głupota? Proszę, panowie, stójcie. Kurczę, no, panowie, stójcie. Please, sojusz, poczekajcie, ej, poczekajcie, rzemeczki. No nie, oni nie będą chcieli poczekać. Gość będzie mnie chciał tutaj sklepać. On ma siłkę dwójkę. Kurczę, wiecie co, ja bym tak naprawdę chciał, żeby mi ten hełm padł jeszcze. Dobra, niech mi ten hełm padnie, no właśnie. No straciłem, zdedałem, ja pierdykam. Po tym dość brutalnym dedzie postanowiłem, że spróbuję skontaktować się z chłopakami. Niestety przez bardzo długi czas nikt mi nie odpowiadał na PW. Aż w pewnym momencie ziomek napisał swój nick. No i tak skontaktowaliśmy się na Discordzie. O, o, napisał nick na Discordzie. Napisał nick na Discordzie, kapireczek. Idę go dodać, idę go dodać. Jest, udało się, udało się. O, o, są, są. O, siema chłopaki. O, siema. No siema, siema. Nie chcielibyście mi oddać moich itemów za tego deda w trapie? No właśnie chyba nie, jakby. Nie, no nie oddamy ci. W sensie nie, no, bania padła. Mógłbym mu, można by było mu coś oddać. Nie, no chłopaki, weźcie coś oddajcie, no proszę, no tak mnie tutaj brutalnie sklepaliście w takim trapie, no może i skuźcie się na coś. Dobra, Dany, masz coś z niego tam w ogóle? No, no tylko na itemy, bo resztę spaliłem. Aha. Ale to itemy można, ale itemy można dać diamentowe. No dobra, to no. Mogę do was tepać? No tepnij się, do Maja lubi banany. No dobra. Jak to się okazało, chłopaki doskonale mnie znali z YouTube'a, co bardzo mnie ucieszyło. Dostałem od nich trochę itemów, pomimo że to nie były moje itemy, które miałem na początku, jednak te itemy spowodowały, że trochę się odkułem i mogłem kontynuować swoją rozgrywkę jako zwykły Steve'ek. W międzyczasie chłopaki zaproponowali, że moglibyśmy w sumie trochę razem potrapować. Niestety spotkaliśmy też cheaterów, którzy przybiegli do naszej bazy, no i tak naprawdę nas przegonili. Mi niestety nie nagrał się dźwięk z tej sklepy, na czym bardzo ubolewam, bo były na niej naprawdę wielkie emocje. Ale teraz w tle leci wam po prostu ten urywek, kiedy sobie dosłownie staliśmy bezpiecznie w naszej bazie, do której chłopaki mnie tepnęli, a raczej dokładnie do tej bazy, gdzie zadałem. No i w pewnym momencie wleciało kilku diaksowych typków, którzy byli na odpale. W pewnym momencie zaraz wam pokażę, jak typek bił mnie dosłownie plecami. Więc mam nadzieję, że po tym filmiku cała ekipa i zgraja tych idiotów dostanie bana. Jak możecie właśnie zobaczyć, typek z rangą Gevi jest na totalnej killaurze, co jest naprawdę powalone. No bo taka ranga kosztuje 50 zł, a typek cheatuje, no dziwne. Po chwili przeszliśmy do dalszego trapowania. No i żeby było ciekawiej, okazało się, że tepnęliśmy kolejnego cheatera. No i niestety wszyscy zginęliśmy. Więc nasze trapowanie trochę minęło się z celem. Jak się... Ja tu biję... Ej, tu jest za wami chłopek. O kurde, też padłem do was do kratki. Dobra. Ej, ktoś rzuca, jak ginę. Ja używam tego. Dobra, dobra, spoko, spoko. Nikt nie będzie wam rzucał. Ja zabutowałem. O kurde. Czekajcie, rozkopuję. Dobra, dobra, spoko, spoko. Ty, a ile tu jest typa? No to dawajcie i chwalimy na pyrkę. O kurde, dobra. O cholera.
ZZM, ja pierdykam, no. Poszedłem na chwilę ze dwóch, a chłopaki postanowili dalej trapować. No i w międzyczasie udało mi się pokonać anarchicznego typka, no i podrzucili mi nagranie z replaya, które właśnie leci wam w tle. Czyli coraz lepsze trapowanie. Kolejne dodatkowe itemy, które umożliwiły nam coraz lepsze granie i coraz lepsze trapowanie. Postanowiłem odczekać kolejne 24 godziny po to, aby odebrać sobie rangę GVIP. Dodatkowo z takiej rangi GVIP macie dwa darmowe klucze, które postanowiłem oczywiście otworzyć. No z takiej rzadkiej to najlepiej, jakby tu oczywiście wypadła ranga na VIPa, ale czy ona wypadnie? No nie, nie wypadnie, bo nie ma jej w animacji, co to będzie. Będą to spodnie diaksowe, choć szkoda, że nie koksik, bo by nam się zwrócił. I uwaga, z tutaj będzie to, proszę państwa, chyba dwa koksy? Nie, dwa chorusy. Kurczę, no szkoda, że nawet nie ten trydent. A właśnie, zapomniałem trydencie, muszę go kupić. Dodatkowo postanowiłem spytać Zakrętkę, czy nie chciałby przypadkowo ze mną tepnąć do kilku osób, po to, aby zrobiliśmy duo akcję. Elo, Zakrętka. Elo, poczekaj, tylko zamknę okno. Aha, chciałem zapytać, czy chcesz ze mną potepać do graczy. Jedno tepnięcie, bo nagrywam odcinek. A, no można. Zakrętka chyba nie był zbyt zadowolony z mojego pomysłu, bo obawiał się, że razem stracimy itemy. A jak nam finalnie wyszło, zobaczcie sami. Zakrętka, masz coś do przekazania do widzów, co ty chciałeś powiedzieć, że co mamy nie zrobić? Nie paść w pierwszym trapie. Aha. Mówi, że nie padniemy? Czy padniemy? A ja coś umiem, czy nie padniemy. Tepnął. No. Co to? Gdzie on jest? Aha. Ej, tu jest. Lognął. Nie, nie lognął. Jest tu. Hitnąłem go. Dawaj go, dawaj. O, mi łeba postawiłeś. Ty dawaj go, Zakrętka. Tu jest trap jakiś. Skaczemy do niego? Dobra. Zakrętka, szyj. Chodź tu. Masz żyję, kuka? Żyję, jestem. No, nie. Dobra, zabudowałem. Ogarnię sytuację. Zabiłem. Nice. Ja tutaj trapa chciałem, wiesz, zabudować pierw. Dobra, git. Poskakać? Po co? No skacz. Ty pało! Oj, zginę, bo... Dobra, nie spadłeś? Nie, jest. Zginąłem. O, miał i ten frame'a zbugowanego. Aha. O, tutaj, proszę bardzo, tu mu niszczę tego trapa. No, ej, widzowie, tak się nie robi. Nie bugujcie i ten frame'u, bo za to jest ban ogólnie. Jak macie item frame'a zbugowanego, nie można tak robić. Dwa item frame'y miał zbugowane. No to tutaj by dostał bana w podskokach, nie? Bym zginął. Niezły typeczek. Ty, no dobra, okej. Gery, podłoga, dery. Uwaga. O kurde. Dobra, no gdzie? Dobra. Mamy wodę, git. Ja ci wyszedłem. Dobra, ja ci chciałem zrobić miejsce właśnie, żebyś tego. Dobra, ja też wyszedłem na luzie. Nie, ten no, jeden stoi do góry. Dalej. Dobra, dawaj, walimy tego na dole. Ten do góry podjuje się. Gdzie ty jesteś? Tu. Weź go w jakieś kobeby. O, ale go wyknokaj z kobeba. Dobra, trydent. A ten Peter? Peter. Dobra, ja walę tego Peter. O, ma jakiś shulker. Ten Peter jak ma shulker. O Jezu, dobra. Mnie z knoka bije ten Peter. Ty, do jednej kratki wpadł. Skaczę za nim. Dobra, jestem w podziemiach z tym Peterem. Dobra. Chodź tu do mnie do podziemi. Gdzie teraz sobie. Gdzie on jest? Oj, on mi ucieka mi ten Peter, chodź tu. Aha, dobra. Czy on już wyszedł? A, wyszedł. Mnie bije ten ziutek. Tak, gdzie jest ten Peter? A, wyszedł, dobra. U góry, no, kur. Dobra, idę. Dobra, tego Peterka bym chciał walić, ale on ma miecz z knokiem, tybijski. Kurczę. No nie, no ciężko się bić z takimi ludźmi, co mają miecz z knokiem, no. Mam klatkę z tym typem. Dobra. On ma na miecz ten typ. No to klep go. Kurde, tego Petera tu próbuję klepać, ale no on cały czas mi kobłęby stawia, tak jakieś, nie wiem. Ciężko się klepie z tym Peterem, bo on wszędzie kobłęby stawia, stary. Ja pierdykam, co on robi, stary? On cały czas kobłęby stawia na oślep. On w ogóle nie myśli jak kobłęba... I on ma kdoka na pasku! Zabiłem! Masz? Dobra, Jezu. Super. Zabiłem. Dobra, chodź tu do mnie, bierz ten anamiecz, chodź do mnie. Dobra, idę. Chodź go tutaj, dojedziemy tego typa, bo on ma na kilo w ogóle ten ziomek tutaj. Wysadzi dobry zarobek, będzie zarobisty zarobek. Dobra, ten Peter ucieka chyba trydentem. On nie ma trydentu, chodź tu, stary, do mnie. Chodź tu, rzeczką w prawo. Tak jak widzicie, Zakrętka w międzyczasie wyciągnął elytrę i postanowiliśmy tego typa gonić. A gonienie trwało naprawdę kilka grubych minut. W międzyczasie okazało się, że skończyły nam się potki na siłkę, a ani ja, ani Zakrętka ich nie mieliśmy, co sprawiło dla nas wielki problem, bo podczas klepy biliśmy mu praktycznie zerowy damage i jedyne co mu zadawaliśmy to obrażenia na hita, ale niestety hełm mu nie padł, no i wyszło to dosyć kiepsko. W międzyczasie podczas gonienia typa stwierdziliśmy Zakrętką, że nie ma sensu tego za bardzo nagrywać, więc postanowiliśmy sobie gadać o jakichś głupotach, a wy macie mniej więcej w tle teraz całą akcję, że tak powiem, gończą za typeczkiem, który nam dosłownie uciekał raz lewo, raz prawo, raz do przodu, raz do tyłu, a wszystko rozgrywało się tylko i wyłącznie po to, bo ziomek miał na nas prosty plan, który, że tak powiem, wykonał perfekcyjnie, bo w międzyczasie, kiedy my go goniliśmy, jego koledzy obmyślali plan uratowania go. Siłkę wypił. Co on wypija? Nie wiem.
Kolega? O, kolega, przed kolega. Trzech kolegów. Trzech kolegów, no. Ja nie mam potek na stręża, wiesz? Kurczę. Nie, ja ucieknę, nie? No ja też raczej ucieknę, wiesz? Na luzie, tylko co, no. Ej, tutaj na Invisiblu, to jest kto to jest na Invisiblu? Chyba ja nie wiem, co oni tu robią. Ja bym się z nimi pobił chwilę, tylko oni mają stręża, ja nie mam stręża i to jest najgorsze. Tak jak wspominałem wcześniej, największym naszym problemem był brak stręża. Chłopaków było trzech, nas dwóch, no i do tego jeszcze posiadali siłki oraz jeden z nich miał strzały na siłkę dwójkę, które powodowały bardzo wielką przewagę. My niestety byliśmy bez neterytowych setów, no i przez to, żeby ich było więcej, do tego mieli siły, sprzedawali nam naprawdę nieprawdopodobne bomby, przez to dostawaliśmy ogromny damage i sprawiało nam to bardzo, ale to bardzo duże problemy. Postanowiłem uciec, aby skończył mi się antylogout, a w tym czasie zakrętko wrócił ich uwagę. Dzięki temu zakupiłem dwie potki na stręża oraz siłkę i podjęliśmy walkę o jednak oklepie. Ale kupiłem dwie potki na stręża, kupiłem dwie potki. Dobra, weź i rzuć. Czekaj. Rzuć ich koksa, daj ich koksa. A ile masz koksów? Zero, daj koksa. Kurde, czekaj. Mi się już łeby skończą. No kurczę, to jest jakaś woda wylana przez kogoś. W międzyczasie pojawiły się kolejne problemy, a mianowicie brak itemów, zakrętki, któremu skończyły się koksy oraz praktycznie wyzerował swoje wszystkie refile. Ty, ale oni piją. Co jest? Padnę. Padnę. Uuu! Dobra, spierdzielamy, nie? Podejmuję decyzję uciec, stary. Na moją ucieczkę wpłynęło kilka czynników, mianowicie to, że przede wszystkim padł mi totem, chłopaki byli wystakowani, a zakręce kończyły się już itemy, no i tak naprawdę niestety nie mieliśmy nic pod ręką, co moglibyśmy wziąć, żeby kontynuować klepę. Klepę zakończyliśmy wynikiem 1-0, z czego mieliśmy anarchiczny kill-off oraz anarchiczny mnie 33, co sprawiło, że zbogaciliśmy się o około 30 tysięcy. Po tej dość długiej bitwie postanowiłem typać dalej, ale tym razem znowu sol. Dobra, lecimy dalej, kolejny ziomek mnie zaakceptował, no i zobaczymy, gdzie będziemy tym razem. Dobra, uwaga, co to jest za trap? Okej, jest to tutaj, że tak powiem, standardowy trapik, bo mamy tripstony, ale sobie na luzie z niego wyszliśmy, tylko musiałbym teraz tutaj po prostu jakoś zablokować to i zabudować właśnie coś takiego. No i teraz możemy się z ziomkiem tutaj po prostu klepać, tylko najgorsze jest to, że on mi tutaj wylewa właśnie, nie wylewa kobiety, tylko, dobra, to jest dwóch typa, bo już słyszę kolejnego ziomka. No i teraz zastanawiam się, tak, czy ja mam stąd uciec, czy co mam zrobić? Dobra, tylko, okej, bo to jest dwóch typa mnie bije, no to nie wiem, widzę, może jakiś tutaj, użyjemy Horusa, może mnie wytepa. Nie, Horus mnie niestety nie wytepał. No i szczerze mówiąc mam w tym momencie przerąbane, lekko mówiąc, bo nie mam za bardzo jak uciec. Oni mi tu cały czas będą stawiać kobłeba. Dobra, zjem sobie koksa, tylko no właśnie, bo on mi tu będzie stawiał kobłeba. Ja nie mam nic za bardzo anarchicznego. Czy mnie wytepa stąd Horus? Nie, nie wytepał mnie Horus. Kurczę, niedobrze, bo mam tutaj szczerze mówiąc lekki problem w tym momencie z tymi tepeczkami. Ja bym sobie musiał tutaj wkopać się na przykład coś takiego. No ja muszę stąd uciec, bo ja mam, wiecie, jaksik zbrojkę. A jeżeli macie jaksik zbrojkę, no to szczerze mówiąc, no nie ugra się nic z dwóch na jednego w jaksik zbrojce, no bo je tak. Chłopaki tutaj mają zdecydowaną przewagę, ale na szczęście oni nie mają anarchicznego kill-offa. No ja nie chcę tutaj tracić itemów, dlatego ja sobie po prostu stąd ucieknę. No dobra, jest git, bo oni nie mają ana kill-offa, więc raczej na spokojnie stąd spalę wrotki. No nie chcę tego tracić. Gdybym miał tego diaksik seta, myślę, że na spokojnie bym się z nimi klepał, ale na terytowego seta, którego miałem wcześniej, bym się na spokojnie z nimi klepał. Ale przez to, że tak naprawdę mam tylko i wyłącznie diaksowego, to się z nimi nie będę klepał. No i wolę się tepnąć do kolejnej osoby. No i git, po prostu palimy wrotki. Dobra, typamy sobie do kolejnego typka. No i zobaczymy, gdzie tym razem będziemy, w jakim trapie. I uwaga, jest to trap, że tak powiem, charakterystyczny, gdzie się tutaj możemy rozkopać. Jest to trap na wodzie. O kurczę, ale zwaliłem to. Wiem o tym, że to zwaliłem. Jestem po prostu imbecylem do potęgi entej, ale liczy się efekt, że po prostu z tego trapa wyszedłem. No i czy ja mam trident? Tak, mam ze sobą trident i mam też śnieżkę. No i dobra, możemy się z tym typem tutaj elegancko zmierzyć. Pytanie jest teraz takie, czy ten gościu właśnie ma on śnieżkę albo trident? Tak, on ma trident i on się boi, ucieka przede mną. No, wiem, że mogłem tam wyjść dużo szybciej. Wystarczyło, żebym po prostu szybciej rozkopał. Tylko ten gościu będzie palił wrotki, więc chyba nie ma sensu się tak naprawdę z nim klepać i go gonić. No bo ta klepa będzie właśnie wyglądała w taki sposób, że on będzie cały czas nam uciekał. Chociaż z tego co widzę, on chce się ze mną bić. Tylko jeżeli ja bym się chciał z nim bić, to tak naprawdę jedyną opcją jest to, żebym wszedł gdzieś w podziemia. Więc zaraz spróbuję znaleźć sobie jakieś podziemia, jakąś dziurkę, żeby właśnie go sprowokować do tego, aby on do mnie tutaj po prostu wszedł. Więc ja sobie może gdzieś tutaj wejdę. I czy on ze mną wejdzie? Chyba ze mną wejdzie. Wskakuje za mną, tak?
Czy nie? Okej, okay, on tu za mną leci, ten ziomeczek. Ja jeszcze tutaj poczekałem sobie za nim. Dobra, on gdzieś tu za mną leci, gdzieś jakiś właśnie trydencikiem. Uznajmy, że ja po prostu uciekam sobie przed nim, czy coś takiego. Dobra, ja się gdzieś tutaj wkopię. Dobra, nie wiem, czy on za mną tutaj wskoczy, czy coś takiego. Nie mam szczerze pojęcia. Raczej nie, raczej za mną nie wskoczy. Więc chyba mamy spokój, że tak powiem. Czy co, wskoczy? Nie, no nie wskoczy, wiadomo, on tylko mi gonił w wodzie. Bo tam po prostu można było sobie uciec. Dobra, widzowie, jako że niestety na ten moment nie mam już pereł, została mi tak naprawdę ostatnia perła, a chcę ten odcinek zakończyć jakąś fajną akcją, a nie takim czymś, no to myślę, iż powinienem tepnąć tą perłę. Jak to się może skończyć? No myślę, że każdy z was się domyśla, iż prawdopodobnie zginę, bo mając jedną perłę, wyjście z trapa jest praktycznie niemożliwe. Ale jako że jest to odcinek, gdzie ryzykuję, no właśnie stwierdziłem, że tak sobie spróbujemy wyjść z trapa, więc piję potkę na stręża, no i zaraz tepniemy kogoś tutaj z czatu, a raczej tepniemy do kogoś z czatu, więc wpisujemy TPA, no i najchętniej to bym chciał tepnąć kogoś z rangą jaja. I tutaj na przykład jest jakiś gościu, ale on ma taki nick, może tak powiem, podejrzany, a może tepniemy tego Ziutek 001, bo tamten typek miał taki nick typowego z podsłucha. Dobra, zaakceptował nas typeczek, no i teraz tak naprawdę okaże się, czy mamy jakąś szansę na ucieczkę, czy nie mamy żadnej szansy na ucieczkę. No i trafiliśmy akurat na typka, który jest, moi drodzy, w Tonak. Tutaj nic nie zrobimy, bo mamy całego trapa tutaj, że tak powiem, no właśnie, cały trap tutaj jest, typek we mnie altuje, ja tego nawet nie mogę tak naprawdę dobrze zniszczyć. Dobra, zniszczyłem sobie to w taki sposób, że po prostu tutaj postawiłem pogłęby sobie, tylko no właśnie, problem jest taki, że tutaj chłopaki się budują, to jest jakiś Steve'ek w ogóle, który mi wylał właśnie wodę, a to jest problem, że zmarnowałem tą śnieżkę, co mi się za bardzo w tym momencie właśnie nie podoba, bo ta śnieżka została przeze mnie zmarnowana. No są tu chłopaki, którzy mają nielegalnego trapa, bo oczywiście widzę, tak nie można robić, więc ja sobie może zrobię coś takiego, no tylko właśnie, jak ja mam w tym momencie stąd wyjść, to ja nie mam pojęcia, mogę sobie tutaj to rozkopać jakoś, coś takiego, oni tu na mnie lecą z tony, czy ja zdążę tutaj wpłynąć? Tak, zdążę tutaj wpłynąć, to jest jakiś kolejny nielegalny moment, że tak powiem, i tutaj, czy ja zdążę pójść do tego Ziutka jakoś, czy ja się zdążę do niego dostać, ja bym się chciał z nimi klepać, tylko znacie, kiedy są pipeczki, oni się boją tak naprawdę ze mną tutaj klepać te pipeczki i oni przede mną uciekają! Co jest? Oni przede mną uciekają. Tutaj są dwa Steve'ki. Ty, to są jakieś multikonta chyba, czy co? Ej, wydaje się, że to mogą być jakieś multikonta tych typków. No patrzcie, tu jest jakiś kolejny typek. Nie wiem, co to jest, jakaś klasa? Co to jest, widzowie? Ej, co to jest? Jakieś... gdzie ja tepnąłem na sam koniec? Co to ma być? Ej, to jest może jakaś klasa, szkoła podstawowa, czy coś? O co tutaj chodzi? To ja nie mam pojęcia. Ja go chcę tutaj tego typa wyjaśnić. Ja mam Anakilof, on nie ma Anakilofa, więc naprawdę super. No ja chcę go skillać. Chcę tego typa po prostu tutaj skillać bezczelnie, że tak powiem, za to, że robią takiego trapa. Jeszcze w tyle Steve'ów, że tak powiem, po prostu siedzą. No nieładnie, naprawdę bardzo nieładnie się tutaj chłopaki zachowują. No bo nie można robić takich trapów tutaj chłopaki, no to jest nielegalne. Wy jeszcze w tyle Steve'ów tam, nie wiem, pływacie, altujecie. No kurczę, tak się po prostu nie robi. Tylko pytanie jest teraz takie, czy on mi zdąży uciec? Dobra, on nasz... okej, okay, nie wiem co to było w tym momencie, ale no dobra. Dobra, dostaję ode mnie hity gościu po plecach. Pytanie też, ile on ma healfów? Ile on ma tutaj itemów do healowania się? To jest dobre pytanie. O kurde, on jakąś wodę wy... o nie. Ja pierdyka. No i tą wodą mi ucieknie, nie gadajcie. Gdzie on pobiegł? Tam pobiegł. No tylko właśnie, ta cholerna woda tak naprawdę mnie teraz pogrzebała. Mamy nadzieję jedynie taką, że on się gdzieś tutaj... dobra, on jest głupiutki. No to jest właśnie taki typeczek typowy, który gdzieś tam trapuje ze swoimi koleżkami. No i mamy tego killa. Czy on miał coś anarchicznego? Nie, ale miał koksa. Więc super. No i dobra, za karę sobie zginęli tutaj typeczki i ten frame. No tak się po prostu nie robi. No nielegalny tutaj trap wjechał na rejon dla chłopaków. No powiem wam tak szczerze, trafiłem na jakieś nieogarniacze typowych, bo gdyby to byli ogarniacze, to bym je tak naprawdę tutaj killnęli rachu ciachu, a tak bez perełeczki udało nam się wyjść. Znaczy dobiałem jedną perłę, no i śnieżkę. No ale udało nam się wyjść z tego trapa, w miarę szybko się tam rozkopałem, no i też dużego dripstona, dużo hitów z dripstona mi nie sprzedawali, więc dzięki temu sobie uciekłem. A tu patrzcie, jakąś farmę znalazłem na koniec, no i myślę, że w tym miejscu, widzowie, mogę się z wami już tutaj pożegnać, więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. To taki trochę dłuższy odcinek, chyba jeszcze dłuższy odcinek na moim kanale się dawno nie pojawiał, w sensie w ostatnim czasie się tak długie odcinki nie pojawiały, ale teraz właśnie takie dłuższe formaty chcę nagrywać, więc co, pamiętajcie o konkursie na rangę GVIP i dziękuję wszystkim za piękne oglądanie. Pamiętajcie, wbijajcie na mojego Discorda oraz na Discorda mojego serwera poolcraft.pl, bo start już w tym piątek o godzinie 18:00, więc co, życzę wszystkim miłego dzionka, dzięki za oglądanie, no i najlepszego na te święta.